ziemi proszę o powstanie, w tym państwowym. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za moim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za moim przewodem złączył się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za słuchaczy studiów podyplomowych w Nowym Targu w roku akademickim 2016-2017. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu panią rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, dr Aleksandrę Aszkiełowicz. Teraz będzie dobrze. Szanowni Państwo, dlatego, że kiedy patrzę na Was takich uśmiechniętych, radosnych, to serce mi się raduje i jestem dumna z tego, że Wy jako słuchacze studiów podyplomowych, będzie nad Wami brzmiał, że Wy jako słuchacze podyplomowych studiów studiujących w Nowym Targu w Krakowie dołączacie do akademickiej społeczności brzeskiej, naszej Uczelni Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Cieszę się bardzo, że jesteście razem z nami, że zdobywacie wiedzę. I zanim oficjalnie wypowiem ze zdania, że akademicki rok został otwarty, pozwólcie, że odpowiem Wam na dzisiaj w toczy słowa Jana Pawła II, który powiedział, że nie ma większej wartości dla narodu nad światłych obywateli. Drodzy Państwo, możecie czuć się wszyscy obywatelami światłymi i tą wartością i dla ziemi nowotarskiej, i dla tatrzańskiego regionu, ale też dla brzeskiego, skąd pochodzimy. Myślę, że możemy przejść do oficjalnej części. Akademicki rok 2016-2017 możemy uważać za otwarty. Gaudiamus in futur, iubes cum sumus. Gaudiamus in futur, iubes cum sumus. Nasza uczelnia w tym roku obchodziła 15-lecie istnienia. Jesteśmy po kolejnej wizycie Komisji Akredytacyjnej. Mamy nadzieję, z tego co jaskółki mówią, to ta komisja również wystawi nam ocenę pozytywną. Cieszę się bardzo, że Państwo zdecydowaliście się na studiowanie w naszej uczelni. Tym bardziej, że od wielu lat współpracujemy z Małopolskim Centrum Edukacji. Możemy powiedzieć, że jest to bardzo dobra wizytówka dla naszej szkoły. Chciałbym Państwu powiedzieć, że placówka kierowana przez Pana Dyrektora Leśniaka jest jedną z przodujących, z którymi współpracujemy. I myślę, że dokonaliście Państwo bardzo dobrego wyboru. Rzeczywiście od tego, że między
targiem jest bardzo duża, ale możemy to potraktować na zasadzie takiej, że Śląsk zbratał się z Podhalem. Życzę Państwu miłego studiowania i tego, żebyście sobie przedłużyli to studiowanie, które gdzieś tam parę lat temu zakończyliście na uczelniach innych, które dały Wam stopnie naukowe. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Czy współczesne multimedia mogą realizować założenia edukacji? Żeby to tylko, żeby przez to przetrnąć, żeby to przeanalizować, spróbujmy się cofnąć trochę do lat dawnych. Lata 60. Etap pojawienia się pierwszego internetu. Internet w tym momencie, widzicie Państwo, jest dobrem, bez którego już nam prawie ciężko funkcjonować. Jest dla nas czymś naturalnym, czymś normalnym, czymś bez czego nie możemy żyć. Jesteśmy od tego niejednokrotnie uzależnieni. Ale początki internetu były różne. Internet został wymuszony, został stworzony oczywiście jak nowoczesna technika przez wojsko. W latach 60. wojsko stworzyło internet, żeby się komunikować na wypadek zimnej wojny. Następnie internet został przekształcony, został udostępniony uczelniom amerykańskim. Czym był ten internet w tym czasie? Był czymś niesamowitym. Był komunikacją, która umożliwia wymianę, szybką wymianę informacji pomiędzy placówkami, które znajdują się na świecie, które znajdowały się w tym momencie w Stanach Zjednoczonych. Dawniej był problem. Powstał artykuł, powstało coś nowego, coś wspaniałego. I zanim trafiło do poszczególnych jednostek rozlokowanych w poszczególnych stanach, trwało to czasami miesiąc, czasami kilka miesięcy. Internet umożliwił szybki przepływ informacji. W dawnych czasach internet był czymś, był rzetelną wiedzą, był rzetelnym miejscem, gdzie są prawidłowe informacje, są informacje zweryfikowane. Uczelnie nie mogły sobie pozwolić na to, osoby administrujące, wymieniające się informacjami, żeby coś pojawiło się niedobrego, coś niewłaściwego, coś niejasnego. Zobaczcie, proszę Państwa, czym jest dzisiaj internet. Internet, można powiedzieć tak kolokwialnie, jest takim małym śmietnikiem. Dla nas największym problemem jest wyłuskać, wybrać rzetelną informację. Zobaczcie Państwo, jak wrzucacie jakąś frazę, jakieś hasło w Google. Pojawia się masę stron. I teraz dla nas nie jest problemem, czy klikniemy pierwszy, drugi, trzeci link. Dla nas jest teraz problemem, czy ten link jest właściwy, czy wiedza jest wiarygodna. W dawnych czasach tego problemu nie było. Internet był czymś wiarygodnym, realnym. Multimedialny przekaz dydaktyczny, multisensoryczność, polisensoryczność. Czym to może być? Proszę Państwa, zobaczcie na takim prostym przykładzie. Kino 3D. Bombardują nasze zmysły różnymi bodźcami. Dźwięk, słuch, dotyk. Niejednokrotnie teraz w kinie nawet 5D pojawi się natysk wody, zapach, smak, którego w tym momencie jeszcze może nie ma, ale on będzie niebawem rozwinięty. Zobaczcie na katalogi online, na multimedia. Pojawiają się różne katalogi różnych firm, które w tym momencie, żeby kupić próbkę, możemy dotknąć stronę, powąchać, zobaczyć, mieć jakiś kontakt. Jak to wygląda w tym momencie w edukacji? Edukacja się bardzo zmieniła na przestrzeni ostatnich lat. Można zobaczyć, że to tak jakby boom technologiczny był. Ja jeszcze jako uczeń kilka lat temu, czymś niesamowitym była pracownia komputerowa. Był sprzęt, który był rozlokowany w pracowni. Każdy podchodził do tego zaciekawienie, zdziwieniem. Ja jeszcze nie miałem może wtedy komputera. To trzeba było dotknąć, zobaczyć informatyków, osobą, która była jakby guru. On wiedział, jak to uruchomić, co nacisnąć, co uruchomić, co włączyć. W tym momencie komputer jest czymś normalnym. No nie ciężko sobie nawet wyobrazić dzisiejsze media, dzisiejszą edukację bez internetu, bez komputera, bez urządu. W tym momencie tablety już odgrywają znaczącą rolę. Aczkolwiek nie zastąpią, wydaje mi się, nigdy laptopa, ale znacznie ułatwią nam funkcjonowanie. Następnie pojawiły się projektory w salach. Jeszcze jak ja uczyłem się w szkole podstawowej, czy tam nawet w szkole liceum, był problem z projektorem. Takiego czegoś nie było. Zobaczcie, co my mamy teraz. Mamy już głos prowadzącego. Mamy projektor, który wyświetla cudowny obraz, zmieniający się, przyciągający naszą uwagę, ukierunkowując nas na poszczególne materiały. Pojawiają się nakładki interaktywne. Nakładki, które w tym momencie stymulują nasze zmysły. My dotykamy, przesuwamy, zmieniamy, pokazujemy, zakreślamy, przełączamy, a nawet potrafimy obsługiwać cały komputer. Idąc jeszcze dalej się kierunkując, pojawiło się urządzenie, taki typu, nazywa się tak to kolokwialnie, fantronik. Urządzenie, które wyświetla obraz jakby z sufitu, a dzieciaki w szkołach podstawowych czy w zerówce, klasa pierwsza, edukacja wczesnoszkolna, potrafią grać w piłkę na wirtualnym boisku. Piłka jest elementem wirtualnym, który stymuluje zmysły.
potrafi po prostu wpłynąć na nich. Chopiąc piłkę, ta piłka przesuwa się po prostu po ekranie. Czym jeszcze może być ta multisensoryczność? Proszę zobaczyć jeszcze. Internet, o którym już wspominałem. Zasób wiedzy, materiały, YouTube. Poczta e-mail, która w tym momencie jest naszym nieodzownym elementem. Ja z niektórym Państwa już miałem zajęcia, z pozostałą częścią osób w pierwszym roczniku, tylko będę miał zajęcia. Będę starał wskazać ten internet, tę skrzynkę pocztową. Każdy mówi, skrzynkę mam, działam, używam. Dzisiaj na tym zajęciach tak próbkę zrobiłem. Proszę wysłać na mojego maila, maila swojego. I tutaj w moim grupie, który dzisiaj miał zajęcia, było to w porządku, ale czasem się pojawia, proszę zobaczyć, jak ważny jest to pierwszy kontakt nauczyciela w szkołach podstawowych. Pojawiła się kocica małpa serduszko.pl bez podpisu imię i nazwisko. Kto to jest w ogóle? No jest to osoba anonimowa, nie jest to mail nie jest podpisany. Buziaczek małpa serduszko.pl? Kolejna osoba w tym momencie. No warto byłoby zobaczyć, jak ważna jest rola tej edukacji wczesnoszkolnej, jak ważna jest rola w kształtowaniu tego młodego pokolenia, żeby to właściwie ukierunkować. Mijają lata, Buziaczek serduszko zostaje, nie widzimy swojego maila. Wysyłamy mail do pracownika. Kozica małpa .pl, w załączniku mojej CV, proszę sobie zobaczyć, zweryfikować i zaproszę mnie zatrudnić do pracy. Co pracodawca sobie może pomyśleć? Kozica, no różnie to można interpretować. Każdy ma swoje myśli, które mogą go ukierunkować na ten. Jak ważne jest określenie prawidłowych elementów, na przykład Zosia Kowalska i Jan Nowo. Mimo, że to jest kozica, ukryta pod adresem e-mail, to ten Jan Kowalski imię i nazwisko będzie powodowało, że ten mail będzie właściwie odbierany, będziemy się możliwie mogli normalnie komunikować. Ilość mediów, które w tym momencie w edukacji jest, dla nas też bezpłatnych. Ja nie chcę reklamować jakichś tam konkretnych kont, zasugeruję tylko. Przykładowe konto Gmail, które jest dostępne, produkt amerykański, to jest mały mikrosystem. Od maila po czat, po wideokonferencję. Wideokonferencje. Jak to w edukacji możemy to zrobić? Jeden z przykładów, które ja spotkałem w życiu. Dzieciak zachorował, wylądował w szpitalu. Nauczyciele byli bardzo zaangażowani w edukację. Odwiedzali ucznia, spotykali się z nim, żeby nie zapomniał, żeby kontynuował wiedzę, żeby zaliczył, ukończył rok. Rodzice byli bardzo otwarci na nową technologię. Uruchomili mu internet. Pobyt w szpitalu było około 3-4 miesięcy. To jest dosyć dużo. Leczenie wymagało specjalistycznego tylko podejścia. Nie można było niestety zatem czeka do domu, a tym bardziej, żeby uczęszczał na zajęcia. Wystarczyło uruchomić internet, a nauczyciele, szanując swój czas i zaangażowanie, mogli połączyć się przez zwykłego Gmaila rozmowa face to face. Te same zajęcia, które odbyli w realu, mogli zrealizować z wykorzystaniem dostępnych multimediów. Czyli głos, dźwięk, przesłać plik, halo, czy widzisz ten plik, który ci wysłałem? W nawiązaniu do tego pliku proszę uzupełnić brakujące elementy, odeślij pracę, zapoznaj się z materiałem. Idziemy jeszcze dalej w tym momencie, jeśli chodzi o multimedia. Pendrive. Niby nic takiego, małe urządzenie, które każdy ma w kieszeni, które każdy pewnie nosi, bądź ma do przechowywania informacji. Przypadki z życia, pendrive może ulec destrukcji. Nasze dane, nasze prace, nasza edukacja, nasze prezentacje, PDF-y, materiały ulegają zniszczeniu. Idąc w kierunku Gmaila na przykład, jest masę portali, jest masę miejsc, gdzie możemy wirtualnie przechowywać materiały. Odpowiedzią na to jest również Małopolska Chmura Edukacyjna, która się pojawia dosyć ostro wchodzi w edukację. Będzie się pojawiała również wirtualizacja podręczników. Wszystko będzie zgromadzone na serwerach, gdzie uczniowie będą mogli sobie pobrać do siebie materiały, podręczniki, książki. Czyli w tym momencie będzie obraz. Do zwykłego podręcznika zostanie dodany dźwięk, może zostać dodany film, który po kliknięciu będzie można obejrzeć. Czyli wzrok, słuch. Dotyk może w tym momencie nie, ale jeśli byśmy mieli już tablet, to w tym momencie możemy już dotykiem manewrować i wypełnić poszczególne elementy. Idąc jeszcze dalej, w tym momencie Małopolskie Centrum Edukacji stworzyło coś fajnego, wydaje mi się coś ciekawego, coś, co umożliwi wkroczyć w Państwa świat, usystematyzować, poukładać, pokazać w jawny sposób materiały na platformie. Szczęścią osób, pierwsze roczniki będę miał zajęcia, bądź mój kolega będzie miał zajęcia z Państwem, będziemy pokazywać, jak zalogować na tę platformę, jak te materiały pobierać. Jest to wszystko transparentne, jest to widoczne dla Państwa. Państwo możecie pobrać sobie plik. W tym momencie czas, miejsce, lokalizacja, kontynent, nie ma znaczenia. Już wiadomo, wybiegam bardzo daleko, bardzo do przodu, ale będąc na wakacjach, można sobie pobrać plik. Można się zalogować na swoje konto. Konto, na którym będą również oceniane prace.
transparentność. Państwo widzicie po prostu, oceniona praca, zaliczone, niezaliczone, plik przesłany, prowadzący widział, ocenił, zweryfikował. Prowadzący później może wydrukować cały zestaw prowadzonych ćwiczeń, może wydrukować pracę i pisać pewne zaliczenie, podpisać zaliczenie, uzupełnić indeks każdego studenta. Tak może pokrótce tylko, bo mam czas niestety ograniczony. Z osobami, które będą na zajęcia, to będę się starał rozbudować, też pokazać niektóre aspekty bezpieczeństwa. Multisensoryczność, przekaz informacji, a bezpieczeństwo. Proszę Państwa, logując się na dowolną skrzynkę pocztową, ja mówię w tym momencie o uzupełnieniu na platformę, wirtualne dzienniki, pocztę, maile nasze, zostawiamy wszędzie ślady po sobie. Wylogowujmy się ze swoich kont, usuwajmy historię naszą, kasujmy, bądź używajmy trybu prywatnego, który jest w przeglądarkach. To też nam zapewnia jakiś na 100% bezpieczeństwo. To tyle, może tak pokrótce przedstawiłem. Bardzo mało, to jest mały wycinek realnych, współczesnych paradygmatów kształcenia w oparciu o nowoczesne multimedia, które nas otaczają. Będziemy w to brnąć. Niestety, ktoś może powiedzieć tak, ja nie chcę, ja nie prześlę maila, bo mail jest moją prywatną rzeczą. Ja nie podam swojego konta bankowego, bo to jest coś prywatnego. Nie ma prywatności w dzisiejszych czasach, mogę powiedzieć z całym przekonaniem. Proszę Państwa, mając telefony komórkowe, jesteśmy lokalizowani, jesteśmy się w stanie zlokalizować dokładnością do 5-10 metrów, gdzie się znajdujemy. Nie mam w tym momencie laptopa, bo bym zaprezentował na przykład lokalizowany zonę z dokładnością do 5 metrów, gdzie się znajduje, gdzie się przemieszcza, jak się porusza. Państwo piszcie mi taką próbkę może na zajęciach, jeśli mam wystarczy czasu. Dziękuję bardzo. Panie Rektor, Panie Kanclerzu, Panie Prezesie, Szanowni Państwo, jak ja występuję, to znaczy, że koniec dzisiejszego spotkania się zbliża. Bardzo króciutko, te mury, podhale, kurale zawsze się cieszą, gdy słyszą tym Gaudamus i Vitulium Venezum Sumus. Cieszymy się i radujmy się, bo jesteśmy młodzi. Nieważne ile mamy lat, wszystko można w życiu stracić, wszystko można oddać, wszystko mogą zabrać. Jednej rzeczy nikt nam nigdy nie zabierze, naszej wiedzy, umiejętności, sprawności umysłowej, rozsądku, przewidywania. To nam zawsze zostanie, kto by jak nie działał, jakie ugrupowanie polityczne, jaka wiara, jaki system, nikt nam tego nie zabierze. Bardzo mi miło, że jestem dumny z tego powodu, że są osoby na Podhalu, które podjęły trud, aby oprócz Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej, również Humanistycznej Szkoły z Brzegu, kształci się Podhale, postawiło Podhale na edukację. Zarówno powiat nowotarski, myślę, że powiat tarczański, bo są tu osoby z powiatu tarczańskiego, Podhale. Widzi, że w nauce, w doskonaleniu wiedzy, w informacji jest siła. Będę trochę kontrowersyjny do kolegi, który przed chwilą miał wykład. Ja myślę, zamknijmy te komputery, zamknijmy te internety, zamknijmy te komórki, wyrzućmy je, popatrzmy sobie w oczy, bądźmy koło siebie, dotknijmy się, idźmy razem w jednym kierunku, bo para siedząca ostatnio w restauracji, młode osób, komórkę jeden, komórkę drugi, dwie lampki wina, przez półtorej godziny zero słów, każdy wysyła nie wiem co, do kogo i po co. Nie wiem, być może z tego związku kiedyś będą dzieci, które będziemy mogli nauczyć, ale nie wiem, czy medialnie, czy informatycznie da się to przesłać. Przepraszam. Proszę Państwa, w swoim tomiku wierszy Laur Olimpijski Jan Paradowski pisał: nikt nie skoczy wyżej nad poprzeczkę, nie pobiegnie dłużej niż naprawdę zdoła, tylko moc ciała i ducha wyznaczyć mogą granice zwycięstwa. Macie Państwo moc, macie Państwo ciałem, jesteście tutaj duchem na swoich wykładach. Wzmacniacie się, doskonalicie się, jesteśmy z tego dumni. Jako jeden z Was, tak jak mówię, szukałem różnej pracy nigdzie i nie było, musiałem zostać dyrektorem, ale jak was z tych to nie będę dyrektorem, ale nic się z tego tytułu nie dzieje. To jest piękny krajobraz, piękny kraj, piękne nasze dziedziny, Spisza, Orawy, Podhala, rzeki płynące, bociany fruwające i ludzie koło nas żyjący. Patrzmy na swoich ludzi, patrzmy na swoich przyjaciół, kolegów i cieszę się, że jesteśmy tutaj wspólnie. Myślę, że będziemy... Pan prezes zadba o to, abyśmy kolejne kierunki otwierali, bo zapotrzebowanie jest duże. Myślę, że jako Podhale zakłady pracy, które prezentujemy tutaj, czyli szkoły podstawowe, przedszkola, jeszcze gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, jesteśmy bardzo wysoko wykwalifikowaną kadrą posiadającą wiele tytułów, wiele uprawnień i wiele umocowań. I myślę, że w naszym kraju skończy się w końcu czas,
gdzie nauczyciel będzie najbardziej kontrolowaną osobą w państwie, bo oprócz psychicznie chorych więźniów to tylko nauczyciele się kontrolują, tak, i do końca życia muszą udowadniać, że naprawdę kończyli dobre uczelnie i mają do wszystkiego uprawnienia. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na zajęcia. Bilbo jeden za Bilbo, Norga se flakonte zonage. Bilbo jeden za Bilbo, Norga se flakonte zonage. O, żołne grażą, Norga se flakonte zonage. Omążonek rażą, bo ma syf na konfesjonale.